Hej, cieszę się, że znów się widzimy na treningu. Tym razem przygotowałam dla Was bootcamp, czyli trening inspirowany ćwiczeniami wojskowymi. To co, zaczynamy. Maszerujemy. Podczas treningu będziemy mieć ćwiczenia, które wykonujemy przez 45 sekund i 15 sekund odpoczywamy, ale odpoczywamy aktywnie, czyli maszerujemy w tym czasie. Wtedy będę pokazywać ćwiczenia. Dobra, wystarcz, odstawno do stawny. Rund będziemy mieć 4. Potem już rozciąganie. Ramiona do boku, pulsy góra dół. 4, 3, 2 i przód tył. 4, 3, 2 i krążenie ramion do tyłu. 2. Ok, i na zmianę oginamy łokieć w górę, dół. Prostujemy. 4, 3, 2, to samo w bok. 4, 3, 2. Zostań stopy na szerokość bioder, skręty tułowia. Kolana są lekko ugięte. Łokcie na wysokości barków i mocne skręty. Raz, dwa, trzy. Bioderka nieruchomo. Ok, i przejdź teraz z kroku. Skrętosklony. Wróć. Skręt. Wróć. Popatrz za ręką. I jeszcze dwa. Ok. Przenieś nogę w przód, krążenie na zewnątrz. 4, 3, 2 i do środka. 4, 3, 2 i druga noga na zewnątrz. I do środka. Dobrze. Stopa w tył i na boki. Noga oparta na palcach. Dobrze. I druga strona to samo. Na boki. Dobrze. Kolano góra. Raz jedna, raz druga noga. Góra. Góra. Brzuch napięty. To samo tylko na zewnątrz. Dwa i luz stopy na szerokość bioder, przysiad, góra. Rozpychaj kolana na zewnątrz, biodra idą w tył i nisko do dołu. Góra, wydech. Ostatni, przejdź do truchtu. I z nogi na nogę, noga w bok. Powrotem trukt. Teraz szybki bieg. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wróć do truchtu. I teraz bieg pięta pośladki. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. I przejdź do marszu. Świetnie. Pierwsza runda przed nami. Pierwsze ćwiczenie, które mamy, to jest bieg. 4 razy boksujemy. 2 pajace. Uwaga, 5 sekund. 4, 3, 2 i lecimy. Hop. I góra. Hop. Pajac. Raz, dwa, trzy, cztery, pajac. Raz, dwa, trzy, cztery, hop.
Raz, dwa, trzy, cztery. Ha. Przy pajacu kolana idą na zewnątrz. Jeśli nie możesz skakać, odstaw jej tylko nogę w bok. I przy biegu możesz zamienić na marsz. 4, 3, 2, 1, hop! Ostatni raz. I pajacy. Świetnie, maszerujemy. Maszeruję, pokażę drugie ćwiczenie. Mamy przysiady wojskowe, czyli dłonie za głową i lecimy dół, góra. Próbujemy w szybkim tempie. Dół, góra. Dół, góra. Zobacz, jak to wygląda bokiem. Nie wypychasz bioder w przód mocno przy wyjściu w górę. Podwijasz bioderka pod siebie. Możesz stać dłonie na karku, za głową. Kolana rozpychasz na zewnątrz. Świetnie, 20 sekund nam zostało. Przed trzymasz proste. I garbimy się tutaj. Możesz też robić w swoim tempie jak najbardziej. Jeszcze dwa. Ostatni. Świetnie, maszerujemy. Trzecie ćwiczenie, które mamy, unik box. Hop i skręt, rotujemy miennicę. Box. Unik, hop. Unik, hop. Unik, hop. Uwaga, 3, 2, 1, go. Raz, hop. Przechodzisz przez pół przysiad, jeśli chcesz, możesz nawet zejść do przysiadu. Hop, hop, mocny cios, mocna rotacja, skręt w tułowie. Hop, hop, hop. Dawaj, dawaj, 30 sekund. Plecy są prosto przy tym uniku. Robimy się. Dawaj, jeszcze 20 sekund. Mocno. Hop. Hop. Świetnie, 10 sekund. I wydech. Ostatni. Dobra. Maszerujemy. Uwaga. Kolejne ćwiczenie. Zobacz, wykop, wykop. Przejście do podporu. Łatwiejsza wersja, nie przeskakujemy, tylko przechodzimy. Uwaga, wykop. Raz, dwa, przeskok, hop. Pamiętaj, łatwiejsza wersja. Bez przeskoku, tylko przechodzisz. Hop, hop. Raz, dwa. I wydech, wydech. Mocno wykop, mocno. 10 sekund. Super, jeszcze ostatni raz. Super. Przechodzimy już do podporu. Pierwsze ćwiczenie, jakie mamy w podporze, to jest pająk. Zobacz. Pokażę najpierw łatwiejszą wersję, kolano do boku. Teraz jedna raz drugą. Nasza wersja, uginamy kolana, łokcie i lecimy. Hop. Na zmianę raz jedna ręka, raz druga. To nie musi być wejście do pompki. Tu jest tylko ugięcie łokci. Właściwie nawet nie ma zejścia do pompki, tylko lekko uginasz łokcie, żeby ramiona też pracowały w tym ćwiczeniu, oprócz brzucha i stośnych mięśni w tym przypadku. Dawaj, dawaj. 10 sekund. Wytrzymamy. 5. Ostatni, świetnie. Rozluźnij. Jeszcze jedno ćwiczenie i będziemy mieć dłuższą przerwę. Plank po 5 sekund na jedną stronę. Możesz to samo robić na kolanach, czyli 5 sekund na jednej, 5 na drugiej. Uwaga, go! 5, 4, 3, 2, 1, zmiana. 5, 4, 3, 2, dłoń pod barkiem. Dobrze. I zmiana.
Super, jeszcze. I zmiana. 4, 3, 2 i druga. I zmiana. Zmiana, hop. I ostatni raz zmiana. I luz, pięknie, przerwa. 30 sekund, zasiłek wody i lecimy z drugą rundą. Zapomniałam Ci powiedzieć, może się przydać ręcznik. Dobra. 10 sekund, kolejne ćwiczenie. Zobacz, wykop bok, przeskok, wykop bok, przeskok. Lecimy. Hop, przeskok, hop, przeskok, hop, mocno w bok. Możesz odchylić stóp, ale nie wyginaj tutaj kolan na żadną ze stron. Kolano zostaje nad stopą. Jeśli masz więcej miejsca, możesz śmiało przeskoczyć dalej do boku. Jeśli nie masz za dużo, skok w miejscu, tak samo będzie ok. Pięć sekund. Świetnie maszerujemy. Zobacz kolejne ćwiczenie. Szeroki przysiad. Przechodzimy do wykroku. Cios, plie, wykrok, sumo skład. I tak na zmianę. 3, 2, 1, hop. Środek, hop. Środek, hop. Środek, hop. I cios. I mocno. Hop. Świetnie. Hop. I nisko. Dobra. 20 sekund przed nami. Trzymaj brzuch. Dawaj mocno, cios mocno. I los. Dobrze. Dobra, teraz w przysiadzie boksujemy. Raz, dwa. Zgadzasz skrzyżny, wracasz do przysiadu. Raz, dwa. I tak na zmianę. 3, 2, 1. Go! Raz, dwa, góra. Raz, dwa, góra. Raz, dwa, góra. Nisko w przysiadzie. Kolana na zewnątrz, nie wchodź kolanami do środka. Biodra w dół. Możesz zmieniać nogę. Raz jedna z przodu, raz druga. Mocno, mocno. 15 sekund nam zostało tylko. Dasz radę. Pięć. Trzy. I koniec. Wow, rozluźnij. Teraz mamy bieg szeroko-wąsko. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeśli nie możesz biegać, podskakiwać, przechodzisz. Marsz. 3, 2, 1, go! Hop! Jak najszybciej. Możesz sobie wyobrazić, że masz tutaj postawioną oponę. Wskakujesz do środka, wyskakujesz na zewnątrz. Będzie cięższa wersja. Zepnij brzuch. I przebieramy nogami. 20 sekund. Świetnie, 10! Trzy, dwa, jeden i maszerujemy. Dobrze, znowu schodzimy do podporu. Pompkę robimy tym razem na kolanach i przenosimy biodra w tył. Zobacz, dłonie w jednej linii, schodzisz w dół i biodra wytychasz. Lecimy, dół.
Góra, wypchnij biodra, wróć. W dół, góra, wypchnij biodra, wróć. Kładziesz kolana, pompeczka, podnosisz i wychodzisz górę. W dół zejdź. Zejdź, bioderka podwinięte. Żeby dłonie były w jednej linii. W dół. Świetnie, jeszcze 10 sekund. I ostatnie. Hop. Świetnie. Dobrze, i ostatnie ćwiczenie. Trzy pajace w podporze. I przeciągamy nogę. Zobacz. 3, 2, 1. I na jednej nodze. Uwaga, lecimy. Jeśli nie możesz robić pajaców, odstawiaj tylko nogę do boku. Czyli raz, 2, 3. I na dwóch nogach możesz. Przeskoku w przód, unieś biodra w górę. Dłonie pod barkami, trzymaj. Dawaj, 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 końcóweczka. I luz. Przerwa. Weź łokwoty. I wracamy. 20 sekund jeszcze. Staraj się maszerować w czasie przerwy. Dobra. Ok, kolejne ćwiczenie. Zobacz przysiad. Pięta tył, przysiad. Łatwiejsza wersja bez podskoku. Dół, lecimy, hop, hop, hop. Zejdź dół, wyskocz na jedną nogę. Zobacz, jak to wygląda bokiem. Świetnie, jeszcze 20 sekund. Dawaj, dawaj. Bootcamp! Dziesięć! Ostatni! Pięknie! Maszerujemy. Schodzimy do klęku i z klęku wychodzimy do przysiadu. Raz jedna noga, raz druga. Przejdź do klęku. Wychodzimy góra. Raz, dwa, trzy. Miej nogę teraz lewa. Hop. Kolano, kolano. I druga noga. Jak wychodzisz w górę, jesteś w półprzysiadzie. Świetnie, 10 sekund. 5. I wyjdź góra. Maszerujemy. Świetnie. Teraz skłon do nogi. Wyobraź sobie, że trzymasz w rękach deskę i kolanem chcesz ją przełamać. Czyli mocno kolano w górę. Uwaga. 3, 2, 1. I skłony. Ha, ha, ha. O co, zepnij brzuch. I mocno. Hop. Wydech. 30 sekund. Mocno góra. Hop. 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 Piętnaście. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i los.
Uwaga, teraz mamy pół burpee, czyli przeskok do potworu. Jeśli chcesz, śmiało możesz przechodzić. Zostajemy i wracamy z powrotem do przeskoku. Uwaga, 3, 2, 1, startujemy od deski. Deska, przesiad i zejdź do dołu. Pokażę teraz wersję łatwiejszą. I wyjście góra. Jeśli dasz radę, przeskakujesz. Hop. 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 Świetnie, 10 sekund zostało. I luz. Dobra, pięknie. Przechodzimy do ćwiczenia brzuch teraz. Stopy oparte o matę. 4 skręty tułowia i góra 2 razy. Uwaga, lecimy. Raz, dwa, trzy. Nogi góra. Hop, hop. Raz, dwa. I nogi góra. Plecy proste. Góra, hop. Góra. Góra. Wydech. Dobra. Dawaj jeszcze 10 sekund. Raz, dwa, trzy. Góra. Ostatni raz. Pięknie. Dobrze, teraz mamy brzuchy, pełne brzuchy zleżenia. Czyli z leżenia przechodzisz do siadu. Starasz się nie odrywać stóp. Wychodzisz w górę i schodzisz do dołu, lecimy. Wolno, góra. I opuść kręg po kręgu. Góra. I powoli opuszczamy. Góra. Próbuj nie odrywać stóp od maty. Jeśli jest ci ciężko, możesz sobie stopy zahaczyć o łóżko na przykład, tak żeby były one przytrzymane. Z wydechem góra, z wydechem do dołu. Wydech. Ostatni. Dobra. Przerwa. 30 sekund przerwy. O rany. I ostatnia runda. Tą rundę też zaczynamy w staniu. Także maszeruj. Odpoczywaj w międzyczasie. Ja ci pokażę, co się będzie działo. Szeroki przysiad. Raz, dwa, trzy. Kolano na obie strony. Go! Raz, dwa, trzy. I druga strona. Raz, dwa, trzy. Kolano. Druga. Raz, dwa, trzy. Kolano. I w drugą. Raz, dwa. Kolano. I góra. Kolana na zewnątrz. Przy przysiadzie albo półprzysiadzie. Hop. Raz, dwa, trzy. Góra. Skręt, skręt, skręt. Kolanko. Świetnie. Jeszcze 10 sekund. Ostatnia runda. Teraz się nie możesz poddać. Ostatni raz. Dobra. Rozluźnij. Ostatnie ćwiczenie w podporze obiecuję. Słuchaj, plank. Przeskakujesz do niedźwiedzia. Plank. Stopa do dłoni. I z powrotem. Niedźwiedź, wróć, stopa, stopa. Niedźwiedź, wróć, skos, skos. Niedźwiedź, wróć, skos, skos. Niedźwiedź, wróć. Hop, hop. Jeśli jest ci ciężko, śmiało możesz przechodzić. I tutaj uginasz kolano, kolano.
i luz. Świetnie. Przechodzimy do siadu. I łokieć do kolana. Łuk jest odchylony. Plecy wyprostowane, lecimy. Hop. Nie ma zmiłuj. Nocny skrętłowiu. Wtedy mocniej pracują skośne brzucha. Świetnie, 30 sekund. Dwadzieścia. 15. Dawaj, dawaj, dawaj. 10. 5. 3. 2. 1. Los. Dobrze, oprzyj się dłońmi, palce w stronę bioderek. Przeciągamy kolana do klatki piersiowej. Jeśli będzie Ci ciężko, przejdź na przedramiona, robisz to samo. Zobacz, hop, przyciągasz. Prostujemy, przyciągamy, lecimy, hop! Plecki proste, klatka piersiowa do przodu. Łokcie w tył. Wydech. Wydech. Dawaj, dawaj, dawaj. Będziesz z siebie dumna, na pewno gwarantuję Ci to. 20 sekund. Jeśli jest Ci ciężko, pamiętaj, przechodzisz na przedramiona, prostujesz, przyciągasz. Walczymy 10 sekund. 5. Ostatni. Dobra. Świetnie. Przechodzimy już do leżenia. W leżeniu opuszczamy tylko nogę. Raz jedna, raz druga. Możesz podłożyć dłonie pod biodra, tak żeby nie było przerwy. Lecimy między odcinkiem lędźwiowym a matą. Tutaj nie może być luki. Wszystko dociśnięte do maty. Dawaj, 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 dawaj. Potem jeszcze tylko jedno ćwiczenie i już rozciąganko. Dociskaj, dociskaj. Brzuch ma palić. Świetnie, jeszcze 5 sekund. I luz. Dobra. Zostań w leżeniu. Ostatnie ćwiczenie. Robimy skłon do kolan. Zobacz. Skłon. Opuszczasz jedną nogę. Skłon. Dawaj, lecimy. Skłon. Opuszczasz jedną nogę. I na zmianę. Raz jedna. Raz druga. Dawaj. Góra. Góra. Góra, jeszcze 20 sekund. Ostatni, pięknie przeciąg kolana do klatki piersiowej. Cały trening za nami. Możesz być z siebie dumna albo dumny. Hektolitry potu wylane. Pięknie. Zostaw jedno kolano przy klatce piersiowej. Druga noga wyprostowana. Przytrzymaj. Świetnie. Złap przeciwną ręką do kolana. Przenieś w stronę ręki. Druga ręka wyprostowana. Patrzysz za ręką prostą. Nie odrywasz łopatek i barków od maty. Przytrzymaj, przytrzymaj. Świetnie. I powoli wróć. Wyprostuj kolano. Palce zwrócone do sufitu.
Druga noga też prosta w kolanie. Jeśli dasz radę, przyciąg nogę do siebie. Przytrzymaj. 3, 2, 1. Wróć. Zadzieramy palce. Powinnaś czuć rozciąganie w łydce pod kolanem. Świetnie. Super. Ok. I rozluźnij. Druga noga. Przyciąg kolano, złap pod kolanem. Dociśnij kolano do klatki piersiowej. Trzymaj. Dobrze, złap przeciwną ręką za kolano, przenieś w stronę ręki. Barki, łopatki przyklejone, druga ręka prosta i trzymaj. Patrzysz za prostą ręką. Odpoczywamy w końcu. Dobrze, wróć. Wyprostuj kolano, palce do sufitu. Przeciągnij nogę do siebie. Obydwa kolana są proste. Dobrze, wróć. Zadzieramy palce, pięta do sufitu. Rozciągamy łydkę pod kolanem. Jeśli nie da się wyprostować, możesz śmiało opuścić nogę, wyprostować na wysokości niższej, pod mniejszym kątem. Nie, i wracamy. Łączymy stopy, łapiemy za stopę, kolana na zewnątrz i przytrzymujemy. Za sznurówki. Dobrze, i powoli wracamy. Powoli wychodzimy kręg po kręgu. Siadamy w siadzie skrzyżnym, plecy wyprostowane, spleć dłonie, klatka piersiowa w przód, przytrzymaj. Trzymaj, trzymaj. Rozluźniamy. Świetnie. Przenieś dłonie w przód, skłon do przodu, sięgnij palcami jak najdalej, ale nie odrywasz bioder od maty. Biodra leżą na macie. Świetnie. I powoli kręg po kręgu wracamy. Oprzyj się na dłoni albo na łokciu. Skłon w bok. Daleko wyciągnij w bok. Trzymaj, trzymaj. Świetnie. I wróć to samo na drugą stronę. Rozluźnij barki, weź wdech i wydech, wdech i wydech, mocny wdech, mocny wydech. Pięknie, ja Ci bardzo dziękuję. Wykonałaś naprawdę intensywny trening. Możesz być z siebie dumna, ja z Ciebie jestem i mam nadzieję do zobaczenia w przyszłym treningu. Hej!